Gdybym nie był piłkarzem, zostałbym... Ciężko powiedzieć, ale myślę, że zostałbym w sporcie. Nikt mnie nie pokona w statki. Byłem z siebie dumny, gdy strzeliłem bramkę z Ruchem Chorzów. Mój rytuał przed meczem. Słuchanie muzyki. Po meczu lubię zjeść coś dobrego. Stres motywuje, czy wręcz przeciwnie? Motywuje. Słowa trenera, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Nie mam takich słów. Swoją drugą połówkę poznałem w szkole średniej. Największą tremę miałem, gdy debiutowałem w pierwszej lidze, gdy miałem 18 lat. Popisowe danie, które bym przyrządził. Ogólnie lubię gotować i nie mam takiego jednego dania. Ulubiony piłkarz dzieciństwa, Steven Gerrard. Pierwszą piłkę dostałem od rodziców. Pierwsze korki to Adidas Predator Mania. Pierwszy raz na stadion trafiłem... Razem z braćmi poszliśmy na mecz. A na trening zaprowadził mnie tata. Którą zasadę z czasów gry na podwórku przeniósłbyś do dzisiejszego futbolu? Ostatniej broni. Mój pierwszy samochód to Fiat Punto. Pieniądze z pierwszego kontraktu wydałem na korki. Pierwszy okrzan od trenera był za stratę piłki przed swoim polem karnym. Mój najlepszy mecz. Mam nadzieję, że jeszcze nastąpi. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Oraz najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem. Więc ciężko wyznaczyć jedną osobę, bo spotykało się na swojej drodze bardzo dobrych zawodników. Najgłupszą rzecz, jaką zrobiłem na boisku, strzeliłem Sambuja. Najdziwniejsza sytuacja na boisku. Ciężko powiedzieć. Najbardziej na świecie nie lubię, kiedy ktoś narzuca mi, co mam robić. Najlepszy film, jaki widziałem, to może nie najlepszy, ale jeden, z których najbardziej lubię, to Gladiator. Książka, którą polecam, to Za zamkniętymi drzwiami. Piosenka, której słucham przed meczem, to nie mam jednej ulubionej, słucham różnych. Za granicą kibicuję Liverpoolowi. Moja rada dla młodych piłkarzy, aby się nie bali, żeby byli odpowiedzialni za swoje zachowanie i żeby dążyli do swoich celów. Piłka nożna kobiet, pierwsze skojarzenie. Że jest trochę wolniejsza od gry męskiej. Dowcip w szatni, który rozbawił mnie do łez. Dowcipów jest pełno i ciężko wybrać jeden. Jego opowieści mógłbym słuchać godzinami. Tomka Midzierskiego. FIFA czy PES? FIFA. Ronaldo czy Messi? Messi. Real czy Barcelona? Barcelona. Mecz piłki kobiecej czy spotkanie Ligi Egzotycznej? Ani to, ani to. Kilka przegranych po 0-1 czy jedna 0-10? Chyba jedna 0-10, żeby w ogólnym rozrachunku punktowo wyjść na plus. Piwo z kierownikiem czy rakija z dyrektorem sportowym? Piwo z kierownikiem. Marzenia się spełniają czy marzenia się spełnia? Marzenia się spełnia. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. Póki co to Barcelona. A na Lubelszczyźnie polecam zobaczyć... Zamość jest ładnym miastem. Poza Górnikiem Łęczna kojarzy mi się... Łęczna w sumie kojarzy mi się prawie ze wszystkim, ponieważ jestem wychowankiem tego klubu i tutaj się urodziłem. Lubelski cebularz. Jadłem i lubię, czy to jednak nie dla mnie? Jadłem i lubię. Ulubiona przyśpiewka klubowa. Znowu zwycięstwo, sialalala.